Pokój dobro? Pokój dobro. To ja, Leclerc. Nie poznaję. Ale mi się wspomniało. Więc słuchajcie uważnie, bo nie będziemy powtarzać. Dzień dobry. Mamy dobre wieści. Matery trwają. Egzaminy też. I ludzie dokonywują rozmaitych wybryw. O tym chcemy mówić w tych pięknych okolicznościach przyrody po raz kolejny. To jest. A mianowicie o wyborach, tak? No, sama... Życiowych, życiowe nas interesują. Tylko te wybory, których dokonujemy w naszym życiu. Słuchajcie, bo wiadomo, że czas matur też to jest taki moment, kiedy niektórzy zastanawiają się, co dalej, czy życie zakonne niektórzy, kapłańskie, czy studia jakie. To tu zachęcam też, żeby odważnie te decyzje podejmować, bo w pewnych sytuacjach trzeba pójść na całość, wprost. Ale, bo my mówimy o maturzystach, ale myślę, że ta kwestia dokonywania wyborów nie dotyczy tylko maturzystów, przecież powołanie może się wcześniej zrodzić, tak? To w ogóle decyzja rozeznawania woli Bożej to nie jest nawet też tylko kwestia powołania, bo myślę, że co jakiś czas trzeba zapytać się Chrystusa, Boga, tak jak święty Franciszek pytał: Panie, co chcesz, abym czynił i aby nie pobłądzić w życiu, aby zobaczyć, co w danym momencie, w którym kierunku pójść. Oczywiście czasami nam pomagają osoby, które są obok, czy to pomaga spowiednik, czy jakiś przyjaciel, jedno i drugie może, czy jakieś wydarzenie w życiu, które ma miejsce, sprawia, że my nagle zwracamy uwagę na te aspekty naszej codzienności, na które wcześniej nie zwracaliśmy uwagi, ale to odkrywanie woli Bożej na nowo jest chyba wymagane do tego, aby jakiś postęp w życiu zrobić. Ja myślę, że to na każdym etapie życia. Bo nawet jeżeli my teraz tak już podjęliśmy decyzję ostateczną w znaczeniu bycia w zakonie, tak, śluby zakonne, święcenia kapłańskie, no to i tak właściwie codziennie człowiek zdaje przed dylematem, tak, co zrobić, w którą stronę poprowadzi swoją pracę, w którą stronę poprowadzi swoje życie, w którą stronę poprowadzi swoje duszpasterstwo, tak? No właściwie to jest ciągłe stawianie tego pytania: Panie Boże, co chcesz, abym uczynił, realizując Twoją wolę? Tak sobie myślę, że Panie Boże, co chcesz, abym uczynił, jest ważne, ale istotne jest to, abyśmy, wiedząc już, co Pan Bóg od nas chce, wiedzieli, na jakich zasadach my się opieramy, to znaczy, że tak powiem, na jakiej płaszczyźnie, na jakich wartościach realizować to potem, bo my dokonujemy mnóstwo wyborów, począwszy od tego, z czym zjemy rano śniadanie. Albo nie zjemy. Albo nie zjemy, czy wypiję kawę, czy nie, czy o której wstanę, a skończywszy na wielkich takich, powiedzmy, wyborach związanych z naszym życiem, z naszą przyszłością. I oczywiście te małe są w jakimś tam kontekście rozeznawane, ale są też duże, które trzeba rozeznawać w świetle tych zasad, na tej płaszczyźnie, w zakresie takich czynników, które nas tworzą, które w świetle których poruszamy się. I to jest Ewangelia, to są przykazania Boże, Kościele, nauczanie całego Jezusa. Ja przypominam sobie słowa, nie wiem... Nie nauczanie całego Jezusa, tylko całe nauczanie Jezusa. Całe nauczanie Jezusa, to tak, tak. No. To Franciszek chyba modlił się tymi słowami: daj nam, Panie, czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz, i chcieć tego, co się Tobie podoba. Ładne, nie? Ładne, prawda? Żebyśmy my chcieli czynić to, co się Panu Bogu podoba, i żebyśmy mieli to rozeznać. To jest bardzo ważne. Również w tych wyborach takich już naprawdę życiowych, dotyczących drogi powołania, czy zakonnego, czy życia w małżeństwie, czy może życia w samotności, bo to też są takie powołania. No Pan Bóg różne ma drogi dla nas, drogi do świętości. To tak króciutko, nie bójcie się rozeznawać i pytać Pana Boga o to, co robić, w którym kierunku pójść, bo bez... To co to było? Wiadomo, jak się chce coś robić, to trzeba zadać sobie bardzo ważne pytanie. Bardzo ważne. Co chcesz robić? I to robić. Ale pytajcie nade wszystko Pana Boga. Tak jest. Ale też chyba ważne, bo też tak przykład Franciszka nam mówi, że on, jak miał jakieś wątpliwości, to szedł do kapłana. Tak? No. Tak było? On brał Pismo Święte, na przykład szukał, czytał, słuchał Pana Boga, jak czegoś nie rozumiał, to szedł do kapłana, kapłan mu wyjaśniał, a jak już była taka fundamentalna decyzja dotycząca sposobu życia, czyli
albo zakon ma być, albo nie, to proszę do Ojca Świętego. Może no. nie jeździcie do Ojca Świętego Benedykta tak wszyscy na raz. I też pewnie nie z każdą sytuacją trzeba do kapłana no. pójść, ale przy niektórych sytuacjach pewnie warto, żeby też nie popełnić błędu. Bo tu oczywiście tylko zwróćcie uwagę, że my tu wchodzimy w tą przestrzeń wiary, gdzie zakładamy od razu, że idę do kapłana, nie jako jakiegoś hiperczłowieka, ale do tego, wierząc mocno w asystencję Ducha Świętego, że w sprawach związanych z wiarą, słowa, które on mówi, nie będą płynęły też od niego, ale będą płynęły też wprost od zachwienia Ducha Świętego. I to, jak ktoś jest niewierzący, to choćby nie wiadomo co, to znajdzie argumenty, które nam będzie to obalał i nigdy do tego nie przyjdzie. Raczej jak będziecie chcieli dobierać farb w mieszkaniu, to nie zawsze do kapłana trzeba iść. No to tak raczej nie. Nie. Pyku i dybro. Zawsze i wszędzie.